po zakładach, tak? Dzień dobry.
oraz Przypominasz, że to...
Okoliczność ku temu. Także jeżeli mógłbym poprosić to o pewien okres czasu spokoju, ciszy, żebyśmy mogli w skupieniu podziękować szanownemu panu Walerianowi, który w dniu dzisiejszym odbył ostatnią jazdę. Jego czas pracy i rozwiązanie stosunku pracy nastąpi później. On jeszcze sobie teraz będzie przybywał na urlopie wypoczynkowym, będzie nabywał sił po to, żeby mógł później ten czas, którym przejdzie na emeryturę, mógł spędzić i mieć siły na wykorzystywanie do relaksu i ewentualnie spełnienia swoich marzeń i innych kwestii, które sobie przewidywał, że to będzie robił, a nie mógł tego robić w trakcie wykonywania pracy. Zanim o ciebie jeszcze coś powiem, to pozwolicie, że odczytam list gratulacyjny, który został skierowany na ręce pana szanownego Waleriana przez prezesa naszej spółki, pana Janusza Malinowskiego. Z okazji przejścia na emeryturę dziękuję za dotychczasową pracę na rzecz polskich kolei państwowych. Jestem pełen uznania dla pana doświadczenia, wiedzy oraz kompetencji, które nabył pan podczas swojej długiej ponad 45-letniej kariery zawodowej. W grupie PKP zaczynał pan pracę jako uczeń, później jako rzemieślnik, później przez wiele, wiele innych funkcji, które doprowadziły w końcu pana do stanowiska starszego maszynisty pojazdu trakcyjnego. Dał się pan poznać jako człowiek sumienny, dyspozycyjny i rzetelnie wykonujący swoje obowiązki. Cieszył się pan szacunkiem wśród przełożonych i współpracowników. W latach 84, 85 i późniejszych zostaje pan wyróżniony między innymi srebrną i złotą odznaką przodujący kolejarz, złotym krzyżem zasługi, złotą odznaką zasłużony dla transportu oraz odznaką honorową miasta Poznania. Te odznaczenia są zarówno za pracę zawodową, jak i za humanitarny i jakże szczytny cel, który przyświecał przez pana Waleriana, mianowicie jako członek honorowego klubu krwiodawcy. To jest też bardzo ważne, istotne, to też świadczy o wysokości tej osoby. Pana postawa zawodowa może być przykładem dla wielu młodych pracowników, którzy swoje życie zawodowe postanowili związać z PKP, a w szczególności z PKP Intercity. Dziękuję za codzienną, profesjonalną realizację zawodowych zadań. Przejście na emeryturę to jednocześnie rozpoczęcie nowego etapu życia. To także czas na powrót do realizacji marzeń i hobby. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, radości, dni wolnych od troski. Tyle od pana prezesa, a ja jeszcze chciałem troszeczkę powspominać, bo rozpoczął pan pracę 1 września 1968 roku jako uczeń. Terminował pan do 1971 roku. Nauczył się pan zawodu ślusarz, mechanik. Później pan pracował jako rzemieślnik. 1 listopada 1971 roku zostaje pan młodszym maszynistą pojazdów trakcyjnych. Później zostaje pan, bo ma pan prawo kierowania i lokomotywami parowymi, i spalinowymi, i elektrycznymi. Nie będę przytaczał i nie wydłużał tej mojej wypowiedzi, bo przez różne stanowiska trafia pan ostatecznie na stanowisko starszego maszynisty pojazdów trakcyjnych. Jest to moment, w którym
jak dobrze patrzę, dobrze, w 1989 roku. I dotrwał Pan do tego stanowiska do dnia dzisiejszego. Oczywiście rozpoczynał Pan pracę i naukę na Śląsku. Rzuciło później Pana do Wielkopolski. Myślę, że Pan nie żałuje tego. I ponadto chciałem dopowiedzieć również to, że ja przez ten krótki odcinek czasu, który trafiłem do Zakładu Zachodniego i rozpocząłem pracę w spółce IC, mogę powiedzieć, że poznałem Pana Waleriana z bardzo dobrej strony. Jest to osoba, która, jeżeli mógłbym prosić, to jeszcze o ciszę. Jest to osoba, która przez ten czasowy okres pokazał, że stać go na wiele. Potrafił wywiązywać się z nałożonych zadań, był na każde w zasadzie zawołanie, na każdą potrzebę zakładu pracy. I za to chciałbym Panu bardzo gorąco, Panie Walerianie, podziękować. Nie tylko maszynistom, bo z tego co wiem, to siadał Pani za dyspozytora i pomagał Pan bardzo owocnie w pracy kierownikowi zespołu. Był Pan bardzo mocnym ogniwem pracy sekcji eksploatacji w Poznaniu. I za to również bardzo gorąco dziękuję. Do tego skromną pominę. Pióro, żeby Pan mógł opisać, być może spisać taki pamiętnik ze swojego życia. Powspominać sobie, gdzieś coś ponotować. Wysyłać życzenia, jak Pan będzie gdzieś w Polsce, w świecie, wykorzystywał ten czas, na który Pan zasłużył. Przesyłałem życzenia do najbliższych sobie osób. I na to, żeby Pan mógł spełnić te swoje marzenia, jeszcze taki album spółki Intercity, pokazujący piękno naszego kraju. Jeszcze raz bardzo, bardzo. Po tyle, myślę, że nie za długo, ale osoba naprawdę na to zasłużyła. Pominek jest od ludzi pracujących na Zachodniej 4. To nie są tylko maszyniści, drużyny konduktorskie, dyspozytura handlowa i trakcyjna. Także tym sposobem, wręczając to pominek, dziękujemy mu za tę pracę. Dziękuję.